Dzień dobry, moje nazwisko Prędki Jacek. Dzisiaj zajmiemy się maturą z informatyki z roku 2018. Przejdźmy do arkusza. Tutaj mamy egzamin maturalny z informatyki, poziom rozszerzony, część druga z 11 maja 2018 roku. Jest to formuła maturalna do roku 2014. Przejdźmy do interesującego nas zadania. Jest to zadanie szóste o nazwie słowa. Jego treść jest następująca. W pliku słowa.txt zapisano 1000 wierszy. Każdy z nich zawiera dwa niepuste słowa oddzielone spacją. Słowa składają się wyłącznie z wielkich liter alfabetu angielskiego. I tu mamy przykład takich słów. Faktycznie mamy dwa słowa w linii rozdzielone spacją. Napisz program, programy, które podadzą odpowiedzi do poniższych zadań. I tutaj mamy zadanie pierwsze, to też 6.1. Podaj, ile słów w pliku słowa.txt kończy się na literę A. Przejdźmy sobie do naszego programu. Tutaj już mamy plik słowa rozpakowany. Co musimy zrobić na początku? Na początku musimy sobie tak, otwieramy sobie dostęp do pliku, czyli with open słowa.txt, czyli nazwa pliku, tryb do odczytu tych danych, aliasem jest zmienna file, do niej będziemy się odwoływać. I teraz co robimy? Pierwsze zadanie, jeśli dobrze tutaj pamiętam, jest nakierowane na podanie ilości słów spełniających warunek zadania, w tym przypadku, które kończą się na literę A. Czyli, zanim tu zaczniemy to dalej rozpisywać, potrzebujemy zmiennej zadanie 6.1. O, tutaj mam takie coś. I teraz do tego zadania 6.1 będziemy oczywiście wpisywać te wszystkie elementy, które będą, no, te słowa będą, że tak powiem, te słowa będą kończyć się na literę A. I teraz co robimy? Literujemy sobie poszczególne linie, czyli line in file. Czytujemy znak po znaku. I tu już możemy zrobić od razu gotową rzecz. Przede wszystkim pierwsza rzecz, my szczytujemy sobie tutaj stringi i możemy te stringi oczywiście rozdzielić. Czyli robimy sobie dwie rzeczy. To, co robimy właściwie zawsze przy każdym programie, to znaczy tak. Usuwamy końce, znaki kodowania końca wierszy i jednocześnie rozdzielamy to na elementy z elementy, że tak powiem, których separatorem była spacja. Czyli tak naprawdę tutaj oczywiście to jest lista. Tutaj się powinien, tutaj listę, którą wczytujemy. Tworzy to się w tym momencie lista. Mamy dwuelementową listę, bo mamy dwa słowa w linii. I teraz co możemy zrobić? Sprawdzamy tak. Line, czyli naszą linię, która jest dwuelementową listą w tym momencie. Sprawdzamy pierwszy element, który jest indeksowany od zera. I sprawdzamy tak naprawdę pierwszą, ostatnią literę z naszego wyrazu. Czyli pierwsza tutaj wartość to jest odniesienie się do elementu, a druga wartość to jest odniesienie się do pozycji w elemencie. I tu odnosimy się do ostatniej pozycji w elemencie, czyli do wartości minus 1 i czy ona równa się duże A. Jeśli się równa, to zwiększamy wartość, która jest przyporządkowana do zadania 6.1 i analogiczną procedurę wykonujemy z drugim wyrazem, którego też sprawdzamy pozycję ostatniego znaku, czy równa się A. Jeśli się równa,
No to również zwiększamy zmienną odpowiedzialną za wyliczenie ilości wyrazów spełniających warunek kończenia się na literę A. I teraz, jak już tu jesteśmy, to może w tym momencie od razu możemy sobie udzielać tak naprawdę odpowiedzi na nasze zadania. Zróbmy to sobie od razu w pliku docelowym. I tutaj bodajże mamy do czynienia wyniki 6.txt, czyli open wyniki 6.txt. Tym razem będziemy to sobie zapisywać. Tym razem tutaj sobie zrobimy as file. I tutaj co zapisujemy? Zapisujemy tak. File write. I teraz tak. Możemy sobie zapisać zadanie 6.1. Ilość liter kończących się na tutaj sobie możemy zrobić kończących się. I teraz tak, tutaj sobie zróbmy tutaj te znaki. O, żeby można było wypisać cudzysłowy. I tutaj sobie zróbmy o naszą zmienną. Koniec linii. Koniec naszego tutaj. Aha, tutaj musimy jedną rzecz zrobić. Bo skoro użyliśmy cudzysłowów, to tu robimy apostrofy. I tu sobie zróbmy format. I tu piszemy sobie zadanie 6.1. Tu sobie może zróbmy world wrapa od razu. O, zadanie 6.1. I tak, o, takie coś. Teraz sprawdźmy kompilację. Teraz tutaj wyszedł jakiś błąd. Chwila. Aha. Tutaj żeśmy źle tą zmienną zadeklarowali w nawiasie. Okrągło miało być w klamrowym. Tutaj mamy wyniki 6.txt. Tu mamy 71 liter kończących się, wyrazów kończących się na literę A. Sprawdźmy w kluczu odpowiedzi. To jest zadanie chyba szóste, czyli trzeba się troszeczkę naprzewijać. Idziemy do zadania 6.1. O, i tu mamy 71, to jest właściwa odpowiedź. Wracamy do naszego zadania. Ilość liter też musimy rozbić sobie. O. Dobrze. Czyli tutaj generalnie zadanie, w tym zadaniu w pierwszym podpunkcie chodziło o to, żeby sobie tą listę rozbić na dwa elementy względem oczywiście spacji. Potem no, trzeba było oczywiście znać możliwości indeksowania w Pythonie. One są naprawdę olbrzymie i nie trzeba tworzyć żadnych dodatkowych struktur danych, tylko po prostu stworzyć odpowiednie zapytanie. Dobrze, to było to. Jedziemy do podpunktu 6.2. Oj, to nie tutaj. 6.2. Podaj liczbę wierszy z pliku słowa txt zawierających pary słów, w których pierwsze słowo zawiera się w drugim słowie. I tu mamy przykład, że słowo ADC zawiera się w słowie ASW ADCF, jak też w słowie ADC. Słowo ADC nie zawiera się w słowie, no tutaj mamy to słowo wypisane. Dobrze, i teraz tak, co my teraz musimy zrobić? Tutaj, aha, liczba wierszy. Nas pytają się o liczbę wierszy, czyli tu wracamy do naszego zadania. Tworzymy sobie zmienną, też w sumie w formie integer. I teraz tak, co możemy zrobić? Jeszcze raz może tego zadania. A, pierwsze słowo ma się zawierać w drugim słowie, czyli drugie słowo jest większe od pierwszego, jeśli można tak się wyrazić. I teraz tak, mamy tutaj już listę. I teraz też tutaj będziemy używać funkcji wbudowanych Pythona. To znaczy, element listy, my wiemy, że tutaj mamy dwa elementy i listę o indeksie 0 i 1. I teraz tak, mamy sprawdzić okoliczność, czy pierwszy element zawiera się w drugim, czyli tutaj robimy rzutowanie, bo potrzebujemy pewnej metody. To znaczy, jeśli pierwszy element listy, tutaj mamy, jest w
drugim elemencie, czyli ten drugi element zawiera po prostu pierwszy element. Tak to wygląda. To, co robimy? Zadanie 6.2. Zwiększamy o 1. Tutaj może... A, tutaj... Zawsze mi się myli, bo czasami w programach używam linii, a czasami line. O. To zadanie 6.2 zwiększamy o 1. I teraz oczywiście, zgodnie z tym, co już tutaj robiliśmy, stworzymy sobie też odpowiedź, czyli file write. I teraz tutaj sobie zróbmy może tak. Zadanie 6.2. I teraz tak, ilość wierszy, w których pierwsze słowo zawiera się w drugim. I tu nasza będzie zmienna. 0. Tutaj jest znak nowej linii. Robimy sobie format i wstawiamy naszą zmienną. O, takie coś. I chyba jest dobrze. Sprawdzamy teraz kompilację. Sprawdzamy plik odpowiedzi. 234. Mamy 234 wiersze, czyli tutaj odpowiedź jest prawidłowa. Czyli tutaj generalnie w tym podpunkcie po prostu wykorzystaliśmy metodę in. Oczywiście przedtem trzeba było zmienić typ, aby można było do tej metody się odnieść. Także tutaj nie szukamy żadnej własnej iteracji, tylko zawsze staramy się po pierwsze poszukać metody, która jest wbudowana do danego typu danych i po tej najprościej po prostu nasze informacje czy też materiały do obróbki po prostu zmodyfikować na ten typ danych, do której tą poszukiwaną metodę możemy zastosować. Przejdźmy teraz do zadania 6.3. Anagram to słowo powstałe z przestawienia liter danego słowa wykorzystujące wszystkie jego litery. Anagramami słowa sloma są na przykład maslo, slmao i solma. No i tutaj mamy trzy kropki, które mogłyby tworzyć kolejne warianty. Podaj liczbę wierszy w pliku słowa.txt, w których występują pary słów takich, że pierwsze słowo jest anagramem drugiego. Czyli tak naprawdę, no albo odwrotnie, no bo anagramy w stosunku do siebie są anagramami. Czyli tutaj musimy sobie oczywiście od razu odpowiednie zmienne, że tak powiem, zadeklarować. I teraz tak, tutaj może jeszcze co nam jeszcze potrzeba, bo podaj liczbę. Aha, ja mam wypisać te pary, dobra. Czyli teraz tak, tutaj potrzebujemy dwóch zmiennych do odpowiedzi. Zadanie 6.3 równa się 0. No to jest oczywiście ilość tych anagramów. I teraz zadanie 6.3 pary. To będzie oczywiście lista. Czyli po prostu, no, czyli forma po prostu no, tabelaryczna tych wszystkich elementów, tych wszystkich wyrazów. Dobra, i teraz co tutaj możemy robić? No tutaj oczywiście też użyjemy, że tak powiem, metod niejako wbudowanych do Pythona. I teraz, anagram tak naprawdę jak najłatwiej wykryć w stosunku do dwóch wyrazów. Najprościej, to praktycznie wszędzie zużywane, to jest po prostu posortowanie znaków i sprawdzenie tożsamości, czyli identyczności powstałych wyrażeń. Jeśli są takie same, to wiadomo, że to są anagramy, no bo z samej definicji anagramy powstały jako przestawienie liter. Czyli tu wykorzystamy metodę sortowania. I tu mamy sortujemy pierwszy wyraz i porównujemy go, a tutaj line będzie, cały czas mi się myli, sorted line, drugi wyraz w naszej liście. I teraz dwie rzeczy musimy zrobić. To znaczy, musimy tak, zwiększamy zmienną odpowiadającą za ilość tych anagramów i jednocześnie
do naszej tablicy dodajemy całą linię. Dlaczego my całą linię, a nie poszczególne wyrazy? Ponieważ przy jej wypisywaniu byśmy musieli znów pobawić się w rozdzielanie tych wyrazów na ekranie. A tak to mamy tutaj gotową linię, która posiada dwa wyrazy rozdzielone spacją, bo w odpowiedzi nie ma konieczności dokonywania odpowiedniego ustawienia wyrazu, który ma być pierwszy, a drugi wypisywany w tym podpunkcie. Dobrze, to jest ta kwestia i teraz przechodzimy już do odpowiedzi. Czyli teraz tu sobie piszemy kolejną rzecz, FileWrite. I teraz zadanie 6.3, tutaj mamy nową linię i to będzie ilość wierszy zawierających anagramy, ilość wierszy zawierających anagramy i tutaj wrzucamy sobie naszą zmienną i tu sobie robimy może format zadanie 6.3 i potrzebujemy jeszcze kolejnej rzeczy. To znaczy musimy oczywiście wypisać wszystkie elementy zbioru linii, które te anagramy posiadają, czyli tu iterujemy po prostu naszą listę i tu będziemy mieli file write i teraz co robimy? Pierwszy element teraz dodajemy, no to oczywiście są znaki, że tak powiem, znaki odstępu x1 i tutaj dodajemy znak nowej linii, tak to wygląda. Dobra, teraz tak, przeiterujmy, czyli kompilację stwórzmy i tutaj mamy te pary, tak to wygląda. Czyli ta cała linia została niejako przekonwertowana, ten string został przekonwertowany do listy. Sprawdźmy z kluczem odpowiedzi, tu mamy 38, tu mamy 38 i nam tutaj to gdzieś znikło, te anagramy nam znikły, ale można to sobie niejako ręcznie sprawdzić na paru przykładach, że faktycznie mamy do czynienia z anagramami. Tutaj to nie podlega w ogóle wątpliwości, szczególnie, że tutaj bardzo dużym, czy też ważnym wyznacznikiem jest to, że mamy 38 wierszy, czyli ta ilość wierszy jest prawidłowa, więc anagramy też, wszystkie te, które powinny być, są prawidłowe. Czyli tak tutaj to wygląda. Tu oczywiście żeśmy sobie rozbili na dwa elementy rozdzielone spacją z tej linii. Zadanie generalnie uważam za proste, nie było trudne, mieści się praktycznie, jakbyśmy tutaj sobie to jeszcze wszystko rozłożyli na krótszy zapis, to się wszystko mieści w 20 liniach kodu. No tutaj jedyna taka uwaga to czasami zdumiewa, co jakiś rok w maturze z informatyki trudność albo prostota zadania. Nie są niestety to zadania, które mają tą samą trudność wykonania. Być może zależy to od tego, że może na przykład arkusz kalkulacyjny czy też baza danych być trudniejsza i żeby po prostu zrównoważyć tą czasową objętość wykonywania wszystkich tych trzech ćwiczeń, zadania programistyczne również mają określony stopień trudności. Także ja myślę, że tutaj zadanie jest dobrze wytłumaczone, należy sobie potrenować struktury danych, czasem potrenować metody, które możemy stosować, na pewno zawieranie się elementu w elemencie, indeksowanie elementu według określonej wartości, według określonego zakresu, według określonej kolejności jest rzeczą, którą na pewno trzeba sobie jakoś odrobić, żeby się do tego lepiej przygotować. A tak generalnie to tu jest, to tak naprawdę jest sama przyjemność. Dziękuję za uwagę.